Siema, jestem dalej jestem rozjebany bardziej niż mój telefon. Dzisiaj plan jest prosty. Idziemy pootwierać skrzynki. Kończy się event La Fiesta de los Muertos. Ja jestem dalej rozjebany, dalej jestem chory. Mam nadzieję, że nie stracę całkowicie głosu. Przypominam, jest to film robiony we współpracy reklamowej z CSGO Skins. A tutaj wpisując kodzik Enigma macie 10% do doładowania i 50 centów na start. Jeżeli macie 18 lat i lubicie otwierać skrzynki, serdecznie zachęcam, bo możecie tym wesprzeć kanał i sobie jeszcze jakiś bonusik do otwierania odebrać. Słuchajcie, na sam dobry początek ofrenda Casey. Spróbujemy, zobaczymy, co się tutaj uda zakręcić. Hyperbiz na początek, serdeczny chuj mi w dupę. Tak samo jak kiedy wychodzę z domu i się zarażam na pierwszej lepszej imprezie masowej. To jest w ogóle najlepsze. Jak wyjdę z domu, jak jest minus 3 stopnie, pojadę na rowerze, stary, na siłownię, pełnym śniegu, wpierdolę się w zaspę nawet. Stary, zrobię motorboating śniegu przez 10 minut. Będę miał gówno psie w zatokach razem ze szczynami, kurwa, i ze śniegiem. Nie będę chory. W momencie, kiedy pójdę na spotkanie masowe, zawsze ktoś, kurwa, przyniesie jakieś zarazy, który mnie rozjebie, nie? W ogóle wszedłem na strasznie strakową bitwę, tak swoją drogą. Emotki mi będzie wysyłać. Hit. No, pierwsza lepsza impreza masowa, ja jestem chory, nie? To jest niemożliwe. Najlepsze jest to, wydawało mi się, że mam taki dość mocny układ odpornościowy. Bo tak jak mówię, no, ostatni raz, kiedy zachorowałem, tak jakoś bardziej, że miałem jakiś katar, kaszel, cokolwiek, to było, no przysięgam, z 2-3 lata temu. Od tamtego czasu totalnie, wiecie, nie hamowałem się, jeżeli chodzi o jakieś wychodzenie w zimnych temperaturach, nie ubierałem się jakoś specjalnie ciepło, jakoś nie działałem prewencyjnie, żeby nie zachorować. No i kurwa, dwie imprezy masowe, najpierw PGA, później z ziomami wyszedłem do klubu i się stało, co się stało. Cyber Monday case możemy sprawdzić i Black Friday, niech będzie, kurwa, albo Cursed case, bo jestem trochę przeklęty i można powiedzieć, że jest to trochę czarny piątek w tym momencie, więc wszystko się zgadza, wszystko się spina. Dzisiaj zaryzykujmy na 3 boty, w sobie to nie jest jakaś turbo jakaś droga bitwa, nie? Więc to tam chuj, damy bota Alex, bota Adrian, bota i samu, zobaczymy, co tu się dzieje. No jeżeli nie wpadacie na streamki, przypominam, że streamuję na Twitchu czasami, chyba że wypierdolę z Krakowa na parę dni. Wtedy nie będę ukrywał, że streamy pojawiają się rzadziej. Ostatnio była taka ewentualność, ale przysięgam, nie chce mi się wychodzić z domu na dłużej niż dzień do końca roku. Mam nadzieję, że do Sylwestra tak się nie stanie, bo chciałbym przygrindować trochę streamy i nie będę oszukiwał, że moja przerwa CS-owa chyba się za niedługo skończy i wracam do grindowania, więc myślę, że na streamach będę więcej napierdalał. A tutaj klasycznie, body samo musiał wygrać. No kurwa, coś mnie podkusiło, żeby tego bota dodać do bitwy, nie? Klasa, no kurwa, mogłem się domyślić, co się stanie. A ustrzelę skina, w sumie dawno tego nie robiłem. W sumie nie wiem, jak duża jest szansa na to, że możesz ustrzelić jakiegoś turbo dobrego skina w tym. Za tych 400 punktów eventowych. Nigdy mi się nie zdarzyło, ale może to jest po prostu, nie wiem, może ja jestem jakimś turbo nieszczęściarzem. Nieszczęściarzem, jak to się mówi, kurwa, pechowcem, o, języka polskiego zapominam. Nowa bitwa, spróbujemy sobie, może, nie no, aż tak to mnie nie pojebało. Spróbujemy Plague Case'a na jednym jesterze, plus może zboostowane AWP-y razy 4 i bym zrzucił takiego zboostowanego eleganta pod koniec. To mi się wydaje, może być fajna bitwa. Czy ja chcę to zrobić na shared trybie? Musiałbym zaufać, że na tym jesterze coś poleci, tak szczerze. Nie no, ale jak teraz mnie zruchały boty, nie dodajemy... O, czy z drugiej strony mógłbym dodać bota i samu. Jak już raz mnie pokonał, mógłbym spróbować się odkuć, nie? Dobra, zrobię dokładnie ten sam skład. Jak znowu wygra bot i samu, to przysięgam, no kończy się ten film. Wyłączam go, bo to nie ma sensu. No i containment bridge dla Adriana w jesterze. Kurwa, no to jest już... Mogłem tą skrzynkę dać pod koniec, no też nie pomyślałem, nie? Większe emocje by były. No teraz mi się wydaje, że to jest nie do odbicia. Już myślałem, że to jest containment bridge, a to jest Pit Viper. Fun fact, ja chyba kiedyś wypłaciłem tego Pit Vipera. Sorry, nie Pit Vipera, tylko Safari Mesha. Jak CS2 wchodziło, bo te scopy zaczęły mieć pomalowane i liczyłem na to, że jakoś do góry pójdą. I wiecie co? Chuja prawda, dalej to jest Safari Mesh. Dalej jak było tanie, tak jest. W sensie na początku chyba trochę do góry poszły, ale tak to zbyt wiele się z tym nie stało. I no powiem wam, dzisiaj to tak nie zaczyna się najlepiej. O, jesterowe bitwy to lubię, a multi tutaj zrobił, to się wbije, proste, że tak. No i dodał bota i samo, kurwa. Ale w sumie, ale pomyślał, patrzcie, dodał bota i samo na under... Na underdogu, nice. Ja dostałem najdroższy skin w pierwszej skrzynce, pozdro. Nie no i samo, jak zawsze dropisz, no to tym razem... O! Nie no, nie pierdol, że i samo to po raz kolejny... Kurwa, no a mógł wydropić tego Hyperbista, nie wiem, w Minimal Wearze, stary, albo w Factory New. A to dobrą bitwę skleił. Go musiał zjebać i dodać bota i samo. Ty, no nie chcę dzisiaj na minus wyjść. Halo, kolejną chłop zrobił za 126. Dobra, wbije, ale zaufam, że nie wrzuci tym razem bota i samo. Bodrosso, o, kurwa. Czemu? To jest idiotyzm. Jak znowu wygrywam body samo, no przysięgam, wyłączam ten film, nie? To nie ma sensu. Hellfire za 121, bo... To są jakieś jaja, kurwa. To jest niemożliwe. Na normalnej bitwie nigdy by mi tak nie oddało.
Nie, no chłop dwa razy Glovesy i Hellfire'a z bitwy za 126 wyjebał. Abstrakcja, kurwa. Dobra, to jest mój moment. Ja po prostu nie dodaję bota i samo. Przynajmniej bot i samo nie wygrał sobie tak swoją drogą. Dajmy tak. Dwa... 3 Neon Case Jestery i Lovely Case Jester 1. Na dwa boty zwykły, standardowy. Ostatnio mi tak rzuciło skiny, takie drogie. To nie ma co underdoga chyba kleić, mi się wydaje. Byle nie dodawać bota i samo. Może być Adria, może być Rosso. Jakoś tak, nie wiem czemu taka dziwna kombinacja, ale tak się uśmiechały do mnie. I Rosso dropi Neon Raidera w pierwszej, pozdro. Ale one wszystkie są zjesterowane, więc to w sumie tak turbo losowo, co się wydarzy w kolejnej. No, ale wolałbym, żeby tak bardziej losowo dla mnie poleciało. Kurwa, no. I bot... Nie, myślałem, że bot Adrian pierdolnął w ostatnim, ale prawie. No ja oczywiście najgorszy drop, no klasyka, klasyka. Ty, no szczerze, to ja bym to odkuł, bo coś tutaj... O, Radiation Case na buście. Kurwa, Hyper Beast 5-7, no nie oddaję, nie oddaję, nie dość, że telefon rozjebałem, skrzynki mi nie oddaję, chociaż gwiazdki w sensie mi ostatnio oddały, no nie wiem, może to jakieś szczęście na ten miesiąc wykorzystałem, może w grudniu powinienem wrócić otwierać skrzynki, chuj wie. Także no, Kodzik Enigma turbofartowy, nie? Pozdrawiam serdecznie. Dobra, to otwieram bez boosta, zobaczymy. Ostatnio mi się udało całkiem fajne skiny z tego Radiation Case'a jebnąć. Emerald, Hydra Gloves, okej, okay, okej. Okay. Co prawda jest to fajny drop, nie ustawia mnie to jakoś super bardzo. Nuclear Garden, to nie ma prawa być drogie. Co prawda, nie najgorszy skin do Maka, ale już wolałbym Nuclear Threat do Teka. Spróbuję to zboostować jeszcze raz, no tak liczę na to, że tam... No kurwa, ten Hand Cannon to też tak... A nie, czekaj, to jest Hand Cannon! Dobra, przyznam się, nie pamiętałem, z czego to jest skin, kurwa. Nie mam pojęcia, czemu on jest taki drogi. A, on był do craftów chyba, do czegoś drugiego. On jest z kobla, no stary, on potencjalnie może z drogę do Dragon Lore z niego robić. Okrutnie chujowy skin swoją drogą, seruję go instant. Nie zamierzam go nawet trzymać. No to co, może jakaś laścig bitwa, skoro to teraz oddało? Może z Radiation Case'ami w sumie. Nie byłoby to głupie, nie? Spróbujemy tak przypierdolić. Zrobimy tak, jeden Ember na Jesterze, tak żeby coś podkręcić emocje. I zwykła publiczna bitwa... To jest chore, to jest chore. I nie ja na kamerce, tylko to, co się dzieje na stronie. Kurwa, jakbym kliknął automatycznie. Jakbym zestapował i ktoś się zrespił na mojej bitwie. Ja pierdolę, naprawdę w statraku redline'a ktoś mi dropnął? O, ja pierdolę. Ale beznadziejną bitwę skleiłem. Jeszcze on to pierdolnął, no nie wierzę. Kurwa, w sumie to nie była aż tak tragiczna. Ale skiny z tego takie turbo średnie poleciały. No jeszcze jeden laścig, no słyszę was za tymi monitorami, no jak już tak namawiacie, to jebniemy. No, jeden Radiation, jeden Luxurious, najprostsza możliwa bitwa, bez żadnych udziwnień, bez żadnych boostów, jesterów, nic. Świeże, turbo, ro, surowa skrzynkoza w tym momencie. Na bota Adriana. Uwaga, uwaga, czy się uda, czy się uda, czy się nie uda? No tak, no niby na... No okej, no okej. Okay, no okay. 129 tylko z tego Golden Coila? No na plus, no jest okej. Okay. No jakby to... Golden Coil to jest fajny skin. Minimal Wear w sumie nie jest najgorzej. Ale do M-ki już mam fajnego skina. A jeżeli chodzi o overall wartość, to też tak, kurwa, powiedziałbym, że bez szału. No nic, no dobra, muszę dzisiaj zaakceptować tę porażkę. Po jednym Luxuriusie. I tak, jestem na minus. By the way, strasznie chujowe rękawiczki, tak swoją drogą, dlatego instant sell. Jestem dalej na minus, ale nie aż tak duży minus, jak mógłbym być. Co więcej, jestem dalej grubym śmieciem, za niedługo redukcja, także miejmy nadzieję, że następnym razem, jak będziemy otwierać skrzynki, to już będę powoli gubił kilogramy po tych 6 miesiącach męki z jedzeniem. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.